dłoni trzymam płytę Dawida Kwiatkowskiego. Patrzę teraz na niego, całe na biało stoi, siedzi w studiu Radia Z. Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć. Wielki dzień. Jutro premiera tej płyty. Dzisiaj u nas przedpremierowo, można powąchać, można dotknąć. Jakie to są emocje, powiedz? Nie do opisania. Nie do opisania. To jest płyta, którą tworzyliśmy 2 lata. I jak sobie pomyślę, że to już jutro, to jednocześnie jestem bardzo szczęśliwy, a z drugiej strony chcę się schować pod kołdrę i po prostu przeczekać ten moment. Wiesz co, Dawid, no bo ty jesteś chłopakiem, który teraz po prostu szturmem zdobywa scenę, zawsze byłeś popularny, mimo że stawiano na tobie krzyżyk na samym początku, że to jednorazówka, że to jeden sezon, a teraz Bursztyn, Nowy Słowik, Proste, Bez Ciebie, wielkie radiowe hity na całą Polskę, więc w końcu chyba to masz, co? Chyba w końcu się udało, tak, wiesz co, potrzebowałem tego czasu, tej przerwy pomiędzy wydawaniem albumów, tych 2,5 roku w sumie mija, żeby odkryć, gdzie ja chcę iść, w którą stronę. Mhm. I jaka to jest droga? Iść, no, do Radia Z. Dawid, za chwilę z przyjemnością zagramy twój nowy kawałek, nieważne, o płycie jeszcze także porozmawiamy, ale mamy dla naszych słuchaczy niespodziankę. Oczywiście dzisiaj w Radiu Z przez cały dzień do wygrania będą takie płyty, ale Dawid w tym momencie, proszę państwa, sięga po swoją gitarę. Ja cię zaproszę, Dawid, na stanowisko tutaj muzyczne do śpiewania. Powiedz, co ty zagrasz teraz? Zagram, słuchajcie, jeden z moich utworów życia, tak zwanych, Foster the People, Pumped Up Kicks. Kiedyś bardzo popularny numer, chyba 10 lat temu. Numer, z którym kiedyś wystąpiłem w jednym z bardzo popularnych talent show. No i niestety się nie udało, ale ja nie zraziłem się do tego utworu. Jestem tutaj w Radio Z, więc chyba nic się wielkiego nie stało. Uwaga. No to grajmy. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, I'll run my gun. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. Faster than my bullet. Faster than my bullet. Na żywo w Radiu Z Dawid Kwiatkowski. Wielkie brawa! Dziękuję. A teraz, Dawid, z dziką rozkoszą zagramy piosenkę właśnie z twojej płyty. Piosenka nosi tytuł Nieważne. Ale jest ważna. No elegancko! Live, dzień dobry, witamy wszystkich. Gdzie jest live? Czy tu jest live? Czy my teraz widać, tak? Teraz nas widać. Tutaj, zobaczcie, jaki piękny siedzi dajże pan dziennikarz. Stary człowiek. No dobrze. Ty, czy podpisujesz płyty? Za chwilkę będziesz podpisywał. Tak. Ale najpierw posłuchajmy. Rozkoszuj się tą chwilą. Nie ma idei, bezpędnych słów. Co będzie nieważne, nieważne. Bezpieczny grunt przy tobie czuć. I chyba to ważne, nieważne już. Ludzie mają zagwozdkę, czy to jest gitara, czy trąbki? No właśnie. Gitara. A ty, a robi na tobie jeszcze to wrażenie takie, że słyszysz w radiu swoją piosenkę? Przy premierach ja ryczę. No. Naprawdę, jak nie jestem w studio, gdzie mnie oglądają ludzie, to jak jestem w aucie i słyszę te pierwsze momenty i przy Bez Ciebie, i przy Proste, wzruszam się, naprawdę. No bo 8 lat o to walczyłem, nie? No tak. I to jest taki przykład, że no banalnie, ale że się nie można poddawać. Nie? No. Też dużo się zmieniło w moim życiu, że w końcu mam przestrzeń, w końcu mogę pracować z fajnymi producentami. No. Wcześniej przez jakieś tam rzeczy nie mogłem. No i tak wszystko się zmieniło. Ja się czuję, jakbym debiutował po prostu drugi raz, nie? No, wiesz, no tutaj taki dojrzały, nie? Ja, w ogóle to jest niesamowite, że ci ludzie razem z tobą też dorastają. Tak. Bo jest też takie grono artystów, którzy mają, też wychowują swoich fanów, ale później przerzucają się znowu na młodszych, nie? A oni razem z tobą po prostu idą, nie? Dokładnie. Tak, dokładnie. Chociaż, widzisz, ta płyta, myślałem nad tytułem bardzo długo i stwierdziłem, że skoro ja tak czuję, jakbym debiutował drugi raz, to ja się muszę po prostu na nowo przedstawić. Po prostu, nie? No. Cześć, nazywam się Dawid Kwiatkowski, wpuścisz mnie do siebie, nie? No, więc tak. Udostępniam tego live'a, żeby nas więcej osób. Tam słuchawki są, żeby Dawid mógł sobie założyć za moment, bo dobra. O, kocham ten bridge. W końcu
I teraz za chwilkę Dawida oddajemy na Q&A po tym wejściu. Ekstra. Tak. No jak to nieważne? No bardzo ważne. Bardzo. Zobacz, zobacz taki tutaj. Poszło. Poszło. Dobra, to uwaga, bo chyba kawałek się już kończy, nie? Jeszcze daj tej gitarze wybrzmieć. Dobrze, to no nie zagadam, nie zagadam. Za x od minuty lecimy. Dokładnie. Uwaga. Nieważne i Dawid Kwiatkowski w Radiu Z z bardzo ważną płytą pod tytułem Dawid Kwiatkowski. Na tak zwanym poza anteniu rozmawialiśmy, że to jest twoja, że tak powiem, twój nowy debiut, tak? To jest mój nowy debiut, moja nowa wizytówka i myślałem, jaki tytuł ma nosić ta piosenka. Szukałem po utworach, szukałem w tekstach i ja się czuję, że to wszystko, co teraz się u mnie dzieje, jest po prostu bardzo nowe, więc ja chciałbym zapukać do państwa i powiedzieć cześć, nazywam się Dawid Kwiatkowski. Dlatego płyta nosi tytuł po prostu Dawid Kwiatkowski. Bardzo państwu serdecznie polecamy tę płytę. Dzisiaj ze słuchaczami sobie rozmawiałem i prosiłem, żeby dzwonili z takimi wyjątkowymi dedykacjami, słuchaj, dla ciebie. I zadzwonił słuchacz, którego teraz mamy na antenie. Łukasz, to jesteś ty, tak? Zgadza się? Tak, witam. Przypomnij nam swoją taką wyjątkową dedykację, bo poznajcie się w ogóle. Dawid, Łukasz, Łukasz, Dawid. Cześć, Łukasz, miło cię poznać. Tak. Cześć, Dawid, miło mi poznać. Cześć. Również. Jaka dedykacja była, Łukasz? Ja wymyśliłem coś takiego. Dla Łukasza, to byś zaczął w końcu słuchać mojej muzyki. Zdrow, napiszesz taką dedykację. My wyślemy, wyślemy Łukaszowi. Łukasz, ależ oczywiście i trzy wykrzykniki dodam. Dzięki bardzo, Łukasz. Załatwiłeś sobie płytę, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Dzięki bardzo, dzięki, do usłyszenia. Wiesz to, bo postanowiliśmy wybrać takiego słuchacza, który być może jeszcze ciebie nie zna, bo tutaj przed Radiem Z mamy hordę ludzi, nawet z wózkami, proszę sobie wyobrazić, przyszli. Małe dzieci tam po prostu już nucą twoje piosenki. No. Ale dlatego ta płyta nosi tytuł Dawid Kwiatkowski. No Łukaszowi chcę się przedstawić i zaraz tutaj napiszę mu wszystko. Dobra, bardzo ci serdecznie dziękujemy, Dawid, że wpadłeś do nas, ale my cię oczywiście tak łatwo nie oddamy, bo tutaj w studiu obok czeka już Magda Barczyk, ona się uśmiecha, to wszystko jest do zobaczenia na naszym Facebooku, na całych social mediach, więc Dawid Kwiatkowski teraz ucieka na Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Nawet te najgorsze pytania. A takie najciemniejsze, takie z piwnicy nawet wyciągnięte. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Gratulujemy bardzo płyty i dużo sukcesu życzymy, Dawid. No i niech nieważne leci, gdzie tylko może. Pewnie, dzięki, że tak. Dobrego dnia życzymy i zapraszamy na pytania, odpowiedzi na Facebooka Radia Z. Radio Z i już. Super. Ja naprawdę tą dedykację. Tak, bo my musimy Łukaszowi tego. Już Madzia idzie, to dedykacja. Dobra, czekam. Bo to dla Łukasza trzeba. A ty wiesz, że za rok to pierwszy będzie. A wiesz, że tak będzie, nie? Mnóstwo oczywiście dedykacji i tak dalej, ale mówię, weźmiemy takiego, który... Może nie zna ciebie. Tak, no, tak. Takiego nowego, świeżego, no. Jest, ekstra. Proszę. Dla Łukasza. Dziękuję ci, kochany. Dziękuję, panie dobrego. Trzymaj się. Nie podpisałem wszystkiego. Czy ja mam iść tam i potem to zrobimy? Czy... Tak. Bo nie zdążyłem. Dobra, tak, dobra. Albo my ci tam przyjdziemy. Dobrze, dobrze. Witam i zapraszam! Cześć, cześć, kochana. Cześć, zapraszam cię, mój drogi, na tak zwane gorące krzesło. Dobra. Możesz tędy, śmiało, bardzo proszę. Słuchaj, no dużo się dzieje, bardzo się dużo dzieje. Mamy bardzo dużo pytań od naszych słuchaczy. Poproszę, nie mogę się doczekać. Jesteś gotów? Tak, na pewno. Jestem, oczywiście. Słuchaj, to ja sobie jeszcze tutaj wrzucę słuchawki, żebyśmy na pewno też wszystko dobrze słyszeli. Dawid, jest kilka pytań, które się powtarzają, więc no, wnioskuję, że one są dla twoich fanów ważne. Bardzo ważne. Okay. Zacznijmy zatem od tego pytania, które pojawia się najczęściej. Jakie to są emocje, kiedy masz świadomość, że twoja nowa płyta ukazuje się już o północy? Więc tak, dziś o północy będę wyglądał tak, że będę pewnie w łóżku, pod kołdrą, z telefonem w ręce i czytał pierwsze opinie na temat mojego albumu. Stres,
szczęście z drugiej strony, niedowierzanie, ale szczęście w tym wszystkim jest przeważające. Ale poczekaj, to tak bardzo boisz się tych recenzji, które mogą się pojawić, że tak po ciemku, wiesz, z takim... Nie, wiesz co, ja mam świadomość, że ta płyta jest dobra. No i to nam się podoba. Jestem dumny z siebie, bo naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty. To jest dla mnie dobra płyta. Pytanie, czy będzie dla innych. Dwa single, które wyszły, bardzo się spodobały słuchaczom, między innymi Radia Z. A ta płyta troszeczkę wokół tych właśnie klimatów, koło proste obok bez ciebie, się kręci. Więc nie mam większych obaw. Jeśli ludzie oczekiwali takiej płyty jak bez ciebie i proste, here you have. Słuchaj, bardzo dużo pytań odnośnie właśnie tej nowej płyty i przede wszystkim kolejne pytanie to są te inspiracje, które się na tej płycie pojawiają. No nie jest tajemnica, że to jest zupełnie inny Dawid Kwiatkowski niż go znaliśmy do tej pory, więc przypuszczam, że te inspiracje również brałeś jednak z jakiegoś innego miejsca w głowie. Wiesz co, ja po prostu stwierdziłem, że po tych 6 latach kariery, ogólnie 8, ale po 6, bo 2 lata temu zacząłem pisać płytę, stwierdziłem, że ja muszę wszystko zmienić, bo poczułem, że ja stoję w miejscu, że spoko, wydaję płyty, osiągają one jakieś tam liczby, ale stać mnie na więcej i chcę pracować z innymi producentami, chcę po prostu jeszcze więcej od tego życia. I chcę zapukać do większej ilości osób po prostu z tą moją płytą, z moją muzyką. Więc jeśli chodzi o inspirację, nie mam konkretnych przykładów zespołów, wokalistów. Na pewno chciałem, żeby to po prostu było inne niż wcześniej. Co myślę, że udaje się robić, dlatego że jak czytam komentarze na YouTubie, a czytam, to jest jedyne miejsce, gdzie czytam swoje komentarze, no i może na Instagramie, to ludzie piszą właśnie o tym, takim progresie, trochę mi tak nieskromnie o tym mówię, ale no ja czuję, że to się stało, że poszedłem krok dalej. I wiesz co, przepraszam, że ci przerwę, bo to było kolejne pytanie od twoich fanów. Czy czujesz, że ten progres jest faktycznie dla ciebie wyczuwalny? Tak. Tak, dlatego ja czuję, że ja w mojej głowie przesunąłem się kawałek do przodu i jeśli chodzi o moje starsze kawałki, do których mam wielki sentyment, to takie kawałki, które wypuszczałem jeszcze 2-3 lata temu, raczej nie pojawią się już na koncertach. Więc to świadczy o tym, że ja już jestem gdzieś tam dalej w mojej głowie. Odcinasz się od tego, co robiłeś wcześniej? Nie. Ale nie chcę tego powielać. Chcę po prostu robić coś innego. Ja nie wstydzę się, broń Boże, mojej muzyki wcześniejszej, ale z jakichś powodów nie trafiała ona do wszystkich. Miałem swoje grono odbiorców zawsze, bardzo mi wierne i fanów, których kocham nad życiem. Nie mam pojęcia, co bym bez nich zrobił i gdzie był. Pewnie bym z tobą nie rozmawiał teraz, ale no tak jak mówię, teraz pukam do innych drzwi troszeczkę, prócz tych mi znanych. I się otwierają i mnie zapraszają do środka. I bardzo szeroko się otwierają. Między innymi antena Radia Z jest dla ciebie zawsze otwarta. No, pamiętaj dziękuję o tym. Wam bardzo. Ale wiesz co, poruszyłeś temat fanów, bo dla mnie to jest absolutnie wyjątkowe zjawisko. Ja chyba mogę powiedzieć, że ty jako jeden z niewielu artystów w Polsce masz tak potężne grono fanów, które rzeczywiście jest z tobą wszędzie. Tak. Na dobre i na złe. Jest między innymi pod studiem Radia Z. Tak, na pewno się ich. Oczywiście zaraz do nich schodzę, nie mogę się spotkacie, doczekać. Jak najbardziej. Dawid, może to będzie trochę przewrotne pytanie i może nie do końca skierowane do ciebie, ale spróbujmy. Dlaczego ci ludzie za tobą idą? Oh my god, a pytaliście ich o to? Może. Ja znam tę odpowiedź, ale chcę najpierw zapytać o to ciebie. Wydaje mi się, że ta nasza relacja trwa już tyle, jest ona tak mocna, dlatego, że istnieje po prostu relacja między nami. To nie jest tak, że jest artysta i fan, koncert, zagram, wydam płytę i długo nic. Tylko faktycznie my na co dzień żyjemy troszeczkę jak w symbiozie. Ja mam wielki szacunek do tego, ile oni dla mnie robią, więc ja chcę dać im jak najlepszą muzykę, żeby mogli się pośmiać, może nie, ale żeby mogli się uśmiechnąć, żeby mogli popłakać, wzruszyć się.
I to jest taka symbioza, o której mówię, że my naprawdę mamy bardzo dobry kontakt. I myślę, że ten kontakt stworzył tak zacne grono, które mnie wspiera od lat. Przez to, że mamy po prostu bliski kontakt. Inni artyści do mnie gdzieś spotykamy się na koncertach i mówią: Dawid, jak ty masz siły na to, ci się chce jak w ogóle. Jak ty to robisz? Nie, jak ty to robisz. Właśnie mówią, że im by się nie chciało, no muzyka i tak dalej. A ja to mam tak, wiesz, naturalnie. Ja jestem dzieckiem internetu i z internetu powstałem tak naprawdę. Dawid Kwiatkowski, jeśli chodzi o muzykę. A jeśli internet, no to ludzie, którzy mnie wypchali gdzieś tam, więc czuję wielką odpowiedzialność za moją wdzięczność. To od razu ci powiem, że twoja odpowiedź się bardzo pokrywa z odpowiedziami fanów, że rzeczywiście ty po prostu ich inspirujesz. I wiesz, co jest jeszcze ważne? I myślę, że warto, żeby to padło. Nie boisz się pokazywać swoich lepszych i gorszych momentów i otwarcie o nich mówisz. Mm-hmm. Tak. I to jest bardzo ważne dla mnie, bo kiedy artysta pokazuje tylko tą wesołą stronę, to jest tak jak z influencerami, wiesz, tak jak z tym życiem wykreowanym na Instagramie. Ludzie dostają potem naprawdę depresji, bo widzą, jak innych ludzi jest, ludzi życie jest wspaniałe i tam nie ma żadnego, wiesz, uszczepka. Ale ty się nie boisz, że w pewnym momencie może to być jakby takie wejście trochę za głęboko w twoje życie? Ty bardzo dużo mówisz o tym, jak wyglądało twoje dzieciństwo, mm-hmm. jak na przykład korzystałeś z rad terapeuty, choćby przed festiwalem w Sopocie. Czujesz, że to też jest jednak jakaś taka wartość, którą możesz przekazać tym ludziom? Tak, bo wydaje mi się, że powinni my, jako osoby bardziej znane, rozpoznawalne, powinniśmy pokazywać, że tak, chodzę do terapeuty, tak, mam gorsze dni. Oczywiście ja nie siedzę z Instagramem i nie płaczę przed nim, ale te gorsze dni przelewam na numery, więc ktoś już wie, że u mnie się działo źle. Tak powinniśmy pokazywać takie rzeczy, jak na przykład konieczność skorzystania z usług terapeuty, dlatego, żeby pokazać ludziom, że ci bardziej rozpoznawalni, ci ludzie znani w Polsce, też potrzebują pomocy, więc to nie jest nic dziwnego, więc ja się zgłoszę, skoro oni tak mają, a przecież tak kreują media ich życie na takie piękne, ale skoro ktoś się przyznaje, że faktycznie on potrzebuje pomocy, bo sobie z czymś tam nie radzi, no to nie jest nic dziwnego, więc ja pójdę do terapeuty, taki był w tym cel. Czujesz się trochę głosem pokolenia? Oj, mocno powiedziane. Wiesz, dlaczego pytam cię o to? Dlatego, że bardzo dużo osób, mam wrażenie, szczególnie w tych trudnych dzisiejszych czasach, może się śmiało jakby utożsamiać z tym, co mówisz, z wizytą u terapeuty, z problemami, kto z nas tak naprawdę ich nie ma. No, ale właśnie o to chodzi. Dlatego, czy głosem pokolenia? Nie nazwałbym tego. Mam świadomość, że jest pewna grupa ludzi, która uważnie mi się przypatruje i nie chce dawać im ściemy. Po prostu. Nie chcę kreować mojego życia na życie cukierkowe, bo takowym nie jest. Ja mam bardzo fajne momenty w życiu, tak jak teraz, zaraz premiera płyty, ale za tydzień może wydarzyć się coś przykrego dla mnie. Nie rozpowiadam o moim życiu prywatnym, tego zwłaszcza w ostatnim czasie bardzo chronię, ale chcę pokazać, że no, takie rzeczy się dzieją. My nie jesteśmy robotami bez uczuć, prawda? Czyli wiemy, że jesteś prawdziwy i tu jest kolejne pytanie od twoich fanów. A czy jesteś szczęśliwy? W tym momencie bardzo. A w życiu? Myślę, że jestem wielkim szczęściarzem i w życiu jestem również bardzo szczęśliwy, dlatego że śpiewam i mam na to przestrzeń i jestem zapraszany tu do państwa, do was, do Radia Z. Jestem bardzo szczęśliwy, ale tak jak powiedziałem, no, to nie jest tak, że to szczęście trwa cały czas. Czasami muszę, wiesz, upaść i wkurzyć się na to żyćko i za chwilę powiedzieć: dobra, próbuję jeszcze raz, daj mi drugą szansę. Nie? I tu jest kolejne pytanie. Mhm. Czy masz czasem ochotę rzucić to wszystko? Byłbym głupcem. Byłbym wielkim głupcem, dlatego że szansę, jaką dał mi świat i Pan Bóg, no o niej marzyłem, ja o niej śniłem za dzieciaka. Ja od zawsze wiedziałem, że ja chcę śpiewać na dużych scenach. I gdybym z tego zrezygnował,
No, no nie wiem, czułbym się, jak wiesz, ktoś ci daje szansę na wykazanie się w szkole z jakimś fajnym projektem, a ty po prostu to odrzucasz, nie? Nie. Nie mam takich chwil, mam chwilę, żeby na chwilę to przerwać. Mam takie chwile, że może zrobię sobie pół roku przerwy w ogóle od social mediów, od wszystkiego, ale za chwilę mam świadomość, że no mam tam tych ludzi, nie? I oni, ja nie tylko im daję, ja od nich biorę też dużo dobrej energii. I właśnie o tą kolejnym pytaniem jest właśnie pytanie o tę energię. Skąd ją bierzesz? Jak można mieć ciągle tak dobry humor? To jest pytanie od fanów. Nie mam, słuchajcie, drodzy widzowie, nie mam cały czas dobrego humoru, uwierzcie mi. Od was. Chyba najwięcej od tych, którzy nas oglądają, od tych, którzy są dzisiaj tu pod studiem. Wbiegłem tutaj w wielkim pośpiechu, bardzo zdenerwowany, dlatego że wcześniej byłem na próbie w teatrze i ona się przedłużała. Ja jestem bardzo wrażliwy, nienawidzę się spóźniać, to jest dla mnie okropieństwo. Zresztą wierzę, przepraszam was wszystkich 500 tak, razy. Tak, drodzy państwo, ja naprawdę nie wiem, czy usłyszałam w swoim życiu tyle razy przepraszam przez ostatnią godzinę. Było mi bardzo głupio, ale nie było to zależne ode mnie. I przyjechałem tutaj z trochę takim zszarpanym, poszarpanym humorem i wysiadłem z auta, zobaczyłem ile jest ludzi i nagle po prostu okej. Czuję się świetnie. Dawid, pytania po prostu spływają i na Facebooku, i na Instagramie. Wróćmy jeszcze na moment do płyty. Przy którym teledysku do singla pracowało ci się najlepiej? Która piosenka z najnowszej płyty jest twoją ulubioną? Przy teledysku... Proste był najtrudniejszym teledyskiem, dlatego że trwał plan od 16 do 7 nad ranem. I jeździliśmy po całym mieście. No ale jakie są kadry, no poświęcenie widać. Zostałem z tego szyberdachu, ale goniło nas słońce, chcieliśmy, żeby było ciemno. To był najtrudniejszy plan dla mnie. Bez ciebie byłem bardzo podjarany, bo wracałem po 2 latach, więc to było wszystko dla mnie piękne. I chyba bez ciebie było takim najlżejszym dla mnie planem, dlatego że główne role grała Maffeszyn i Michał Kot, więc ja tam w sumie dużo nie robiłem. Ale nieważne, było najtrudniejszym dla mnie wyzwaniem, bo i byłem podwieszany, i padał na mnie deszcz, i byłem w klatce, która była przywieszona w hali i się gibała, i miałem strach, czy spadnę. No różne. Ja ogólnie jestem taką osobą, która, i tutaj tak się przyznam, ja nie lubię kręcić teledysków i dla mnie to nie jest... Nie widać tego. Znaczy, uwielbiam pisać scenariusze, ale kiedy przychodzi ten moment, o nie, to jutro... Słuchaj, a no może jakąś dłuższą formę w takim razie, bo skoro są te scenariusze, myślałeś o tym? Ja bardzo się rozwijam w tym klimacie, nie chcę dużo zdradzać, ale dobrze kombinujesz. O nie, nie, czekaj, nie, teraz nie puszczę, powiedziałam, że pytania nie będą łatwe. To znaczy, wiesz co, no. To ci się przyznam, chciałbym zrobić taki teledysk, który będzie miał przedwstęp, tak jak kiedyś robiła na przykład Lady Gaga, że ten teledysk trwa 9 minut. 7, 8, 9 minut, tak. Chciałbym to zrobić. Mam świadomość tego, że będzie on pewnie mniej oglądany, dlatego że wielu ludziom nie chce się oglądać aż tak długo tych teledysków. Ale no, ja tu spełniam swoje marzenia, nie? Jeśli ktoś idzie za mną, to super. Więc mam taką ochotę zrobić taki 4-minutowy film i za chwilę włączyć ten teledysk. W jednym oczywiście pliku. No ale zobaczymy. A jeśli chodzi o numer ulubiony, wydaje mi się, że Idziesz ze mną. Okay. To jest numer, który usłyszycie o 12 dzisiaj. To jest numer, który napisałem od A do Z sam, z gitarą, który jest tak szczery. I nie mogę się, aż się już chcę wzruszyć. Możesz naprawdę, śmiało. Możesz śmiało. Uwielbiam ten numer. Jest... o wiele. To jest ballada. Bardzo spokojna. Całkiem inna niż Bez ciebie, proste i nieważne. I mam nadzieję, że to będzie singiel kiedyś. O, to było moje pytanie, więc już wszystko wiemy. Tak. Słuchaj, pytanie kolejne. Czy miałeś taką piosenkę, do której troszeczkę wątpiłeś, czy powinna się znaleźć na płycie? Miałem takich 8 i dlatego je wyrzuciłem. Aha, okej. Okay. Więc zostało 7-8 piosenek, które zostały w szufladzie i powędrują prawdopodobnie do innych artystów. Ja teraz ogólnie bardzo wydam płytę,
będę miał teraz dużo promocji tej płyty. Poczekaj, to zaraz wrócimy do tego wątku, ale tu się dobrze składa, bo mam kolejne pytanie. Czy zatem możemy liczyć na trasę związaną z nową płytą? Tak. Luty, marzec, kwiecień wyruszam w trasę i mówię to po raz pierwszy w sumie publicznie w listopadzie. Ruszy sprzedaż biletów. Wow! No, drodzy Państwo, to już teraz trzeba otwierać kalendarze. Tak, 10-12 miast odwiedzimy ze wspaniałą trasą. Ja już ją przygotowuję. W przyszłym tygodniu mam już pierwsze próby. Robimy intro, zamawiamy, nie powiem co, no ale piękną scenografię. No nie mogę się doczekać. Będą róże? Będą róże. O, będą róże. Pięknie. Będą róże i nie tylko na mojej scenie. Dobra, Dawid, to jeszcze wróćmy tylko na moment do tego wątku, który przerwałam ci odnośnie pracy z innymi artystami. Tak. Teraz wydam płytę i skończy się jej promocja. Przed trasą zamierzam usiąść do studia i pisać dla innych artystów. I już mam... Już mam takie zamówienia, dokładnie. Bardzo dobrze mi się pracuje z Patrykiem Kumorem i Dominikiem Buczkowskim, którzy są... Ależ to jest duet. Lambery jeszcze, tak, oczywiście. Jeszcze tak, Lambery. Oczywiście razem stworzyliśmy tę płytę, więc bardzo im... wydaje mi się, że ta nasza czwórka fenomenalnie ze sobą współgra. I pomimo tego, że kilka numerów odpadło, ale to jest naturalna kolej rzeczy. Ale tak planuję z Dominikiem i z Patrykiem usiąść. Tak jak mówisz, nie wiem, czy to ładnie nazwane zamówienia, ale wiemy dla kogo i już wiem co. I chciałbym się trochę w tym spełnić teraz, żeby usłyszeć, jak ktoś wykonuje piosenki, które ja napisałem, a mam tych pomysłów mnóstwo. Ja już napisałem 4 numery na następną płytę, które zostawiam dla siebie, nikomu nie oddam. Ale już. Słuchaj, no dobrze, poczekaj, czyli co? Druga płyta już, nie. Znaczy kolejna, nazwijmy to w tym, ale druga w tym, nazwijmy to nowym nurcie, jeśli możemy tak nazwać. Tak. Już coś tam się dzieje. Tak, ale to nie wiadomo kiedy, co i jak, ale no zbliża się moje 10-lecie, więc coś musi powstać. No to w takim razie mamy kolejną bardzo ważną wiadomość dla twoich fanów. Dawid, na koniec, bo musimy za chwilkę kończyć ze względu na to, że już czeka tam na ciebie na dole tyle osób zdjęciami, które będziesz podpisywał. My oczywiście również na antenie Radia Z będziemy rozdawać twoje płyty. Tak, dużo ich przyniosłem. Dużo ich przyniosłeś. No ale słuchaj, to jak tam ręka w ogóle? Bo ja widziałam, co ty ostatnio robiłeś. Ile tam było tysięcy? Nie zliczę ile, kilka tysięcy, nie wiem dokładnie, bo liczyłem, wiesz, ale już odpuściłem sobie po pierwszym chyba tysiącu. Powiedziałem, ja się śmieję, bo ogłosiłem, że podpiszę każdą płytę z preorderu, czyli tych zamówień przed premierą. Jak zobaczyłem, ile jest tych zamówień, mówię... Trzymaj się, chłopie, przecież obiecałeś. Tak jest. No ale bardzo mnie to cieszy, więc podpisywanie tych płyt było frajdą dla mnie, skoro widziałem ilość zamówień po prostu. No i myślę, że to też jest bardzo jednak ważne, bo ty widzisz, że ta muzyka, którą teraz robisz, po prostu trafia do ludzi, do ich serc. To jest bardzo ważne. No, niesamowite. Oczywiście nie mogę pominąć pytania z twoją, dotyczącej twojej jutrzejszej eskapady po Polsce. Tak, jutro, bardzo wcześnie rano. Bardzo, wręcz noc bym powiedział. Wyruszałem w Polskę i zabrałem kilka płyt kurierom i powiedziałem, że to ja dostarczę te płyty, a nie oni. Więc tak, dostarczę kilku osobom płytę osobiście, zapukam do drzwi. Może uda nam się przesłuchać dwa numery wspólnie. Nie mogę się doczekać, bo ten cały okres pandemiczny sprawił, że tych spotkań było bardzo mało, więc ja teraz wszystkie akcje promocyjne, które robię, staram się robić tak, żebym ja się widział z tymi fanami. Dlatego też dzisiaj bardzo się cieszę, że oni są na dole, czekają i zaraz do nich zejdę i poświętujemy razem. Dawid, to na koniec jeszcze jedno pytanie, które jest pytaniem bardzo ogólnym, ale wydaje mi się, że dobre na puentę. Co cię raduje i co cię denerwuje obecnie? Denerwuje mnie obecnie ciągle zmieniająca się sytuacja w naszych życiach. Niczego nie mogę być pewien. Nie mogę zrobić trasy koncertowej, kiedy jestem w 100% pewny, że ona się odbędzie. A raduje mnie to, że wiem, ile osób czeka na tę płytę i wiem, ile jest nowych osób, którzy chcą się przekonać, czy bez ciebie i proste to nie był fart.
Chłopie, to na pewno nie był fart. No widzisz, co się dzieje. To są piosenki, które szybują na pierwsze miejsce listy przebojów Radia Z. I wiesz co? Chyba na koniec tej rozmowy chciałabym ci życzyć właśnie tych jedynek. Ale nie takich stopni, jak tak. W szkole, rzecz jasna. A takowych nie miałem. Ja byłem bardzo dobrym uczniem. Ale kujonem, czy niekoniecznie? Trochę tak nawet, no. Znaczy, moi przyjaciele, którzy chodzili ze mną do liceum, nazywają do tej pory mnie kujonem. I takim, że nie możesz uciec z lekcji. Stara, masz naprawdę ważną kartkówkę. Czy co? Nie, ja nic nie umiem. Nie, ja za rękę trzymam. Zrobimy to razem, nie? Ale nie spotykały ci się w związku z tym jakieś takie, nazwijmy to, nieprzyjemności? Nie, nie, aż takim kujonem to nie byłem. Okay. Byli tacy, co wiesz, byli... Znaczy, ja miałem zawsze dobrą średnią. Gorzej z zachowaniem. Ale pasek był. Był, tak. W liceum nie, no ciężko, ale gimnazjum tak. Dawid, więc wracając jeszcze do tych stopni, życzę ci oczywiście samych jedynek na listach. I kochani, przede wszystkim... to jest moje największe marzenie, żeby... Związku... Nieważne teraz, żeby było numer jeden. Miejmy nadzieję. Ja myślę, że tutaj fani ci zdecydowanie pomogą, żeby ta jedynka bardzo się pojawiła między innymi na liście przebojów Radia Z. No i Dawid, życzę ci tego, żeby ta jedynka pojawiła się również na liście sprzedaży płytowej. Dziękuję. To też bardzo ważne. Jak to się stanie, to ja nie wiem, co ja zrobię. To będzie dla mnie too much, słuchajcie. Chłopie, czeka cię jeszcze kilka godzin do tej oficjalnej premiery. Więc życzę ci wytrwałości w tych emocjach, bo widzę, że one są bardzo duże. Tak, tak, tak. Ja mam cały czas łzy w oczach, że to się dzieje, słuchajcie. No ale dobrze, w końcu. A może cię uszczypnąć? Tak. Chcesz? Dawaj. Tak, sprawdźmy, czy to się wszystko dzieje. Dobra. Słuchajcie, jest. Dzieje się to naprawdę tak. Drodzy państwo, drodzy fani, drodzy słuchacze, Radia Z i nasi kochani widzowie w internecie, serdecznie wam dziękujemy razem z Dawidem, tak, za tą sesję pytań. Było ich bardzo dużo. Fajne te pytania były? Bardzo fajne. I taka moja prośba, po prostu posłuchajcie tej płyty i dajcie znać, co myślicie. I wspierajcie numer Nieważne teraz w Radiu Z, bo pewnie pojawi się gdzieś tam w propozycjach. I wspomóżcie biednego artystę. Biednego artystę. Oczywiście żartuję. Naszego wspaniałego Dawida wspieramy. To jest bardzo dziękuję. Ważne. Dawid, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję. I co, zjeżdżamy na dół. Zjeżdżamy na dół do tych, którzy na tę płytę czekają chyba najbardziej. Jak najbardziej. Dziękuję ci dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Dzięki. Radio Z i już.